Chwała Jezusowi. Gdy rozmyślam o Jezusie, kiedy śpiewałem tą pieśń i uwielbiałem tekstem tej pieśni razem z wami, przyszło mi do głowy, że ta pieśń właściwie pięknie się nadaje na taki tekst, który by nas prowadził w modlitwie. Taki tekst, który trochę by badał nasze serce co do tego, co naprawdę przeżywam z Jezusem. Spróbuj, przepisz sobie tą pieśń i tak szczerze przed Bogiem i przed samym sobą. Zacznij się nią dzisiaj wieczorem modlić. Gdy rozmyślam o Jezusie, to czy to, co tam piszę, naprawdę przeżywam? Bo to, co tam piszę, co w tej pieśni jest napisane, to, co jest napisane w tej pieśni, jest właściwe. Jest takie, jak powinno być w przeżyciu chrześcijanina. Bardzo poruszyło mnie też to, czym dzisiaj nasz pastor rozpoczął nabożeństwo. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście tak wyglądają urodziny Pana Jezusa, że często zamiast skupić się na jubilacie, ludzie skupiają się na tym, czy to aby na pewno właściwa data. Skupiają się na tym, a jak, a co, i zapominają o tym, który stoi obok. Ale to jeszcze nie jest takie dramatyczne. Przyszło mi też do głowy, że w wielu krajach nadal się obchodzi te urodziny, tyle że imię jubilata jest nielegalne. Nie wolno użyć go w szkole, w urzędzie. Zamiast tego postawiono tam X, żeby każdy, bez względu na to, jaką religię i ideologię wyznaje, może to być najbardziej chora religia, mógł X-mas obchodzić. I w X można sobie wstawić, co się chce. Pomyślałem sobie, że odkąd się urodził 2000 lat temu, ponad, w Betlejem, jest świetnym targetem, celem dla wszelkiego rodzaju nienawiści. W żadne inne imię, w żadnego innego religijnego, nie wiem, a powiem tak, Boga, chociaż nie wierzę, że są inni bogowie. Żadnego innego Boga nie wolno tak mocno strzelać jak w Niego. Kolejne sieci publikują kolejne filmy, gdzie się Go wyśmiewa, kpi z Niego, śmieje się z Jego miłości, z Jego krzyża i z Jego dobra. Nie wiem, może nie oglądam aż tak dużo, ale wydaje mi się, że lubię kino, ale nigdy nie widziałem filmu, który by wyśmiewał islam i Mahometa. Wy? Nie widziałem filmu, który by wyśmiewał hinduizm. Nie widziałem, żeby ktoś nagrał publiczne kpiny z buddyzmu i nazwał to sztuką. Natomiast widziałem już Biblię wrzuconą do ubikacji jako instalację artystyczną. Widziałem męskie przyrodzenie przybite do krzyża jako instalację artystyczną. Widziałem plucie i szkalowanie imienia tego, który mówi, to nie ma znaczenia. Mówcie, co chcecie. Oto baranek Boży, który gładzi, który bierze na siebie grzech świata. Widzę go, on to na siebie bierze. I on mówi, ja to wszystko wybaczam. Wiemy, że nawet tak mocne słowa powiedział jak to, że przeciwko niemu może być powiedziane cokolwiek. Bo kiedy z nim ma się do czynienia, kiedy człowiek naprawdę zobaczy, kim on jest, to wtedy jest gotowy, gdy przychodzi ten, który jest święty, 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 kiedy przychodzi Duch Święty na nas spoczywa, kiedy zamienia nas w świątynię Boga. A więc jest doskonałym celem i targetem i nadal tak będzie. Takim samym celem jest Jego Kościół, w który może u nas jest dziś spokój. Dzisiaj, a może jeszcze nie dzisiaj, nie wejdzie policja. Może jeszcze nie dzisiaj stoją przy wjeździe do naszego zboru i nie fotografują rejestracji i twarzy, żeby znaleźć Twój dom. Ale dzisiaj są nabożeństwa, gdzie ludzie siedzą i to się stało. Dzisiaj są nabożeństwa, które się nie odbywają w budynkach zborowych, bo je zburzono. Dzisiaj w samotnych celach ktoś nadal mówi, Jezus jest Panem. To jest On, mój Jezus, który ma urodziny. Według mnie to nie jest 24 grudnia, ani 1 stycznia. Moim zdaniem numer nie jest 24. Moim zdaniem, jeśli chodzi o urodziny Jezusa, numer jest 365. Każdego dnia w roku
celebruję i cieszę się Jezusem. Odkąd się nawróciłem, nie ma dnia w roku, żebym o Nim nie pomyślał, żebym się do Niego nie zwrócił, żebym Go nie ukochał, a Wy? To jest mój Jezus. Cudownie jest Go znać. Mamy więc święta i święta szybko miną, zmienią się wystawy sklepów i treść reklam. Czy my się zmienimy? Bo jak wiemy, za chwilę zmienią się reklamy i wystrój supermarketów. Nie zdążymy dobrze się zastanowić i posprzątać domu po świętach, a zaczną wystawiać jajka i zające. To się wszystko zmienia, ale czy ja się zmieniam? Po co tu jesteśmy, na co czekamy i czego pragniemy od Boga? To nie jest takie zdanie, które mi niechcąco wypłynęło z ust. Po co tu jesteś? Na co czekasz? Czego pragniesz od Boga? I oto dzisiaj chciałbym się podzielić z wami, drodzy bracia, siostry, drodzy goście, którzy przybyliście tu z powodu świąt. Oto niezwykły człowiek, który wspaniale udzielił mi tej lekcji. Symeon. Słyszeliście o Symeonie? W Nowym Testamencie ten Symeon. Jego postać pojawia się tylko w jednej księdze Nowego Testamentu, w jednej Ewangelii. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mamy imię Symeon w Starym Testamencie i również w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 1 werset. Tam się pojawia taki prorok. Ale dziś chciałbym mówić o tym Symeonie, którego mamy opisanego w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale. 25 werset i dalsze. Od 25 do 35, 10 wersetów właściwie. Fragment ten jest dość ciekawy, dlatego że jest bardzo mocno uznawany za zapis historyczny. Nie wiem, czy wiecie, że nie jest absolutnie zapisem symbolicznym, tak jak czasami mógłby wyglądać, i jest takim fragmentem słowa, który był bardzo rozpoznawany, to znaczy ten moment był bardzo rozpoznawany przez pierwotną, wczesną wspólnotę Kościoła w Jerozolimie. Dla nich to była rzeczywistość, historia, za taką je uznali, bo Symeon dla mnie, kiedy pierwszy raz o nim czytałem, wyglądał taki symbol tych, którzy widzieli, symbol tych, którzy byli czujni. I właściwie może też takim pozostać, ale chcę wam powiedzieć, jest postacią historyczną, rzeczywistą, uznaną przez Kościół Jerozolimski za kogoś, kto był, istniał i spotykaną w zapisach. I są takie spotkania, jedno z nich dzisiaj opisuje nam Słowo Boże, kiedy rodzina z Jezusem, Maria, Józef, wchodzą do świątyni, spotkają Symeona. Są spotkania, które zmieniają wszystko i już nigdy nie jesteśmy tacy sami. Rodzina, Józef, niosący dzieci, Maria, idący po schodach świątynnych, niosą to, czym Stary Testament powiedziałby tak, że pierworodny syn to własność Jahwe. Niosą tego, o którym by tak powiedział. Dlatego znajdujemy dzisiaj jego rodzinę w świątyni i o tym chciałbym powiedzieć parę słów. Wszystko dzieje się oczywiście zgodnie z Pismem. Jak całe jego życie. Cokolwiek mówił, cokolwiek robił, cokolwiek czynił, zawsze zaczynał to tak, aby wypełniło się Pismo. Albo mówił, jak napisano. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, nie musicie tego otwierać, jest napisane, gdy Pan się odezwał i powiedział do Mojżesza takie słowa: poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi, jak i u bydła, do mnie należy. Ale w dzisiejszej scenie, którą będziemy mieć opisaną, którą chciałbym, abyśmy przeczytali, chwilkę przestudiowali, nie odbędzie się żadna religijna uroczystość, po której znów spotkają się może na ślubie, a może na jakimś pogrzebie. To nie ten rodzaj uroczystości. Nie odbędzie się religijna uroczystość, która po prostu postawią sobie takiego ptaka w kalendarzu, załatwione, co następne. A teraz masz parę lat przerwy, chłopcze, później następne trzeba zaliczyć. Nie.
25 werset mówi tak, a był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Słyszycie? Możemy sobie wyobrazić, co tu się dzieje. Jak powiedziałem, Boża rodzina przychodzi do świątyni i w tej ogromnej świątyni jej bogactwo, jej przechwyt, jej atmosfera robią wielkie, wielkie wrażenie. To nie jest puste miejsce, gdzie są tylko oni i tylko on. Ale jest tłum. I w tłumie pojawia się, kiedy niosą to dziecię, pojawia się niezwykła postać. Ma trzy ważne cechy, o których powiedział ten werset, który przed chwilą przeczytałem. Ma trzy ważne cechy dzieci Bożych, o które powinniśmy się gorąco modlić w naszym życiu. Sprawiedliwy, pobożny, oczekujący. Jeżeli rozumiemy te słowa, to jest to, czego Bóg wymaga od każdego, kto uwierzył w to, o czym opowiadał, o czym nauczał Jezus i o czym naucza Słowo Boże. Sprawiedliwy, pobożny i oczekujący. Dlatego Duch Święty działa w jego życiu z tego powodu, że jest sprawiedliwy, pobożny i oczekujący. Duch Święty ma grunt, na którym może mu objawiać, może działać. W tak krótkim fragmencie, nie wiem, czy to zauważyliście, trzy pierwsze wersety, w tak krótkim fragmencie wspomina się aż trzy razy, w każdym wersecie jeden raz. 25, 26, 27 o Duchu Świętym. Widzicie to? Taki to był człowiek. Trzy wersety nie szło napisać o nim. Trzy wersety się nie dało napisać, żeby nie powiedzieć coś o Duchu Świętym. Panie Boże, pomóż mi. Amen. Też chcę taki być. Oto starzec i niemowlę spotykają się w świątyni. Symeon i Jezus. Symeon, jego imię, ma przepiękne imię. Bóg wysłuchał. Tak się tłumaczy z języka aramejskiego imię Symeon. Bóg wysłuchał. Jest tym, który Boga słuchał i Bóg go wysłuchał. Jest przepięknie pełnią tego, czym Bóg chce widzieć człowieka przed jego obliczem. Tym, który słucha i jest wysłuchany z powodu własnego nasłuchiwania. Kiedy słuchamy Boga, to jakby samo się wiele rzeczy w naszym życiu wysłuchuje, bo idąc jego drogą dzieją się nam błogosławieństwa, których pragniemy całym życiem. Amen. Był też darem, który sprawia, że inni czują się wysłuchani. Co za służba? Chciałbyś mieć taką służbę w zborze? Ktoś się pyta, a jaką masz służbę w zborze? Jestem darem. Co? Jestem darem. Ludzie czują bardziej, że Bóg ich kocha, kiedy mnie spotkają. Myśmy bardziej skłonni są dziś uznać to za pychę niż za obdarowanie. Co za służba? Zgodnie z opiniami uczonych, był synem Heliela i ojcem Gamaliela. Podobno z powodu właśnie owego proroczego obdarowania. To już mówię, spis żydowskich, tego nie ma napisane w Biblii, żeby ktoś nie poszukiwał. Podobno z powodu tego obdarowania proroczego był odsunięty przez główny nurt religii i przywódców, ponieważ nie tylko był pełny Ducha Świętego, a to kolidowało z wieloma religijno, szczególnie politycznymi zamierzeniami przywódców, ale też dlatego, że miał zupełnie inne podejście do sprawy Mesjasza. Jego podejście do sprawy Mesjasza, który ma się urodzić, było bardzo inne niż w większości polityczno-religijnych przywódców. Oni widzieli kogoś bardzo militarnego, potężnego, kogoś, kto pokaże, że my górą, a Rzymianie nareszcie dostaną, co się im należy. A ten miał inne podejście do Mesjasza. Symeon był stary, ale nie zadowolił się tylko tym, że był porządny. To mi się podoba. On się nie zadowalał tym, że nic nie ukradł, że właściwie nie kłamie. Po prostu nie zadowalał się tym, że słuchajcie, jestem porządny, chodzę do świątyni. On czegoś jeszcze chciał. Tak bardzo chce żyć i czegoś pragnąć, o czymś marzyć. Tak bardzo mocno mam w sobie te serca, te słowa w swoim sercu, że człowiek, który ma więcej wspomnień jak marzeń, jest bardziej podobny do trupa niż do żywego.
Symeon mógłby powiedzieć, wiesz, są gorsi niż ja. Swoje już zrobiłem, ale nie. To jest człowiek, który zobaczył Jezusa i aż śpiewał z tego powodu. Również jego pieśń jest zawarta na kartach Nowego Testamentu. I są w tym tekście, w całej tej historii, tych 10 wersetach, trzy kluczowe słowa, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Oczywiście zwrócę waszą uwagę, kiedy wystąpią. Myślę, że cały tekst przepięknie, jak każdy fragment Słowa Bożego, przemawia przez Ducha Świętego do nas i uczy nas, ale są trzy kluczowe słowa, na które będę chciał zwrócić uwagę. Wiecie, Duch Święty, przedstawiając nam Symeona, nie mówi za dużo, skąd pochodzi, jakie ma zasługi i tak dalej. To trzeba pogrzebać w historii, żeby cokolwiek znaleźć, ale skupia się przede wszystkim na tym, co dla Boga jest ważne. Że ten człowiek był przed Bogiem sprawiedliwy, co sprawia, że pokładał wiarę w Bogu, bo bogobojny, co wynika ze sprawiedliwości, dopełnia ją sensem. Po co sprawiedliwość, jeśli się nie jest bogobojnym? Wtedy sprawiedliwość jest czymś małym, ale razem z bogobojnością jest czymś więcej niż religią. I to sprawiało też, że Bóg mu się objawiał. Był też oczekujący, jak powiedziałem, co sprawiło, że miał siłę czekać w starych latach. A to jest piękne. Wiecie, to oczekiwanie pokazuje też, dlaczego jego starość jest właśnie taka, że jest radosna, że jest pełna sensu i nie ma w niej narzekania, bo ci, którzy oczekują Pana. W głowach się wam samo dopowie, nie? Macie to słowo. Duch Święty je w nas ma, bo ci, którzy oczekają Pana, nabierają nowych sił. Przepiękne. I to pierwsze właśnie słowo szczególne, które jest w tych 10 wersetach, każdy z nich za chwilę przeczytam, ale celowo zacząłem od tego pierwszego. To pierwsze szczególne słowo to słowo oczekiwał. Co z niezwykłego słowa oczekiwał? Widzicie, przyjaciele, nam się może kojarzyć z czekaniem i nic nie robieniem. On nie czekał w sensie, że siedział chłop w świątyni i czekał, już 30 lat siedzi i się doczekał. Nie w ten sposób. Normalny człowiek jak czeka, to coś chce robić. Macie to? Ja na przykład nie mówię, nie wiem, przyjeżdżam do wulkanizatora i zmieniam mi opony. Tam, gdzie jeżdżę, mają automat do kawy, gazety, wygodne fotele i oni mi zawsze mówią, proszę sobie iść, usiąść. Ja nie umiem tak, ja zawsze mam ze sobą książkę, artykuł, gazetę. Coś robię. Normalny człowiek, jak czeka, coś chce robić, czymś się zająć, nie umiałbym siąść i wpatrzyć się w jedno miejsce w ścianie. A nawet może, gdyby wyglądało, że nic nie robię, to bym się modlił. Nie można czekać na Jezusa i nic nie robić, to chcę powiedzieć. To jest niemożliwe. Nic nie robienie jest nieczekaniem. On oczekiwał. I mamy tutaj takie słowo, nie chcę tutaj w grekę się teraz wgłębiać, ale to słowo dokładnie, jak ktoś chce, to mogę mu je podać po grecku i powiedzieć, jak się czyta po polsku. Mam to tu przed sobą. Ale znaczenie tego słowa jest piękne w tekście. To słowo oczekiwanie oznacza oczekiwanie w otwartości, akceptacji, gotowości na to, co zostanie zaoferowane. To jest ten rodzaj czekania. Czekam na coś. Ja naprawdę czekam i wyglądam. To jest czekanie połączone z tym, że się patrzy, z tym, że się ma oczekiwania. To nie rodzaj oczekiwania na to, co ja chcę, na to, co znam i na to, co mi się należy. Czasami tak jest nawet, wiecie, w kościele. Ludzie przychodzą do kościoła, żeby usłyszeć to, co już wiedzą. Żeby przytaknąć amen na to, co już dawno słyszeli. Ja uwielbiam, kiedy kocham to, kiedy wchodzimy w słowo i najbardziej lubię ludzi, z którymi kiedy rozmawia się o słowie, to w nich jest to coś, kiedy odkrywają nowe rzeczy, cieszą się tym, radują się, że Biblia do nich mówi, że Biblia do nich przemawia. A więc on oczekiwał na Boże obietnice, tak jak Bóg obiecał. Nie był młody, ale nie zrezygnował z Bożych obietnic. A życie w tamtym czasie nie rozpieszczało. Drugie szczególne słowo to oczekiwał pociechy, słowo pociecha. On nie oczekiwał byle czego. On nie oczekiwał szczęścia w loterii. On oczekiwał, i tu już użyję greckiego słowa, sami zaraz zobaczycie dlaczego. Wiecie, co oczekiwał? Paraklesis.
Już się wam kojarzy? Kiedy mówimy o Duchu Świętym, to mówimy parakletos. On oczekiwał paraklesis, a to może dać tylko parakletos. A tym jest właśnie Duch Święty, który sprawił, że dziecię się poczęło. Który sprawił, że zaczęły wypełniać się Boże czasy. I ten człowiek to czuje w Duchu Świętym. Czuje, że jego pocieszenie, ta pociecha, paraklesis, zostaje mu powoli objawiana przez parakletosa, czyli Ducha Świętego. Wybaczcie tą grekę, sam jestem słaby, jeszcze wam próbuję mówić. Ale ta radość, która do niego dociera, jest to dziecię. On nie oczekiwał wypędzenia Rzymian, tak jak większość wtedy. On nie oczekiwał, że coś złego stanie Cezarowi w Rzymie. Oczekiwał pocieszenia od Boga. A więc słowo to też przedstawia go jako proroka, bo Duch Święty był na nim. Czy to spełnia wymagania, by naprawdę wypowiedzieć prorocze słowo? Myślę, że wszystkie. Czyli to, co widział i mówił, nie jest jakimiś wnioskami Symeona, ale proroczym słowem, bo Duch Pański spoczywał na nim. Tak to działa. Osobiście Duch Święty był źródłem tego człowieka, bo to, co powiedział we fragmencie, który dziś chcemy studiować, czy studiujemy, to nie może powiedzieć zwykły człowiek. Przy tej ilości ludzi w świątyni, on nie mógł po prostu tak se ele mele dudki, gospodarz malutki, oto jest ta rodzina. Trzeba było wiedzieć. Tysiące ludzi. On musiał wiedzieć. Nie dziwię się, że nie był marudnym, rozgniewanym na rzeczywistość starszym człowiekiem, mając takie relacje z parakletosem, z Duchem Świętym, ale zadziwia mnie to, jak rozpozna i zobaczy zbawienie. W tragicznych dniach świątyni był w niej, nie narzekał, dlatego miał pomazanie. Wiecie, to nie był dobry czas bycia w świątyni. To nie było tak romantycznie, jak my sobie czasami malujemy. Świątynia, baranki, w ogóle słodko, pięknie. To były trudne dni, mroczne dni. I 26 werset mówi nam temu, Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Oczekiwał, a tu widać, jak oczekiwał. W tamtych skorumpowanych i złych czasach był kimś niezwykłym. Prowadzony Duchem Świętym człowiek. Dobrych parę lat przed pięćdziesiątnicą. Oczekuje i bierze od Boga słowo. I tu jest trzecie szczególne słowo, które chciałem wam powiedzieć. To jest słowo temu Duch Święty objawił. Słowo objawił. To słowo objawił to nie jest coś takiego, chciałbym, by się dobrze zrozumieli zgodnie z greką. Jak mówię, jak ktoś chce definicji, czy jak to wygląda po grecku, zapraszam potem, ale chciałbym, byśmy zrozumieli jego znaczenie. Objawił. Jak nie było. Nie było tak, że żył sobie Symeon, i nagle ciach i mu objawił. Nie czekał, bo wiemy, że czekał. Nie czekał, nie wyglądał. No i po prostu jak cegła z dachu, tak mu spadło to objawienie. Nie. To słowo objawił będzie odpowiedzią dla wielu z was, przyjaciele. Pragniesz Bożego objawienia co do stanu swojego zdrowia, sytuacji, dalszego swojego losu, dalszych swoich kroków. Pragniesz Bożego objawienia w jakiejkolwiek sprawie? Oto definicja tego słowa objawił. Hematizo to jest słowo. Oznacza odpowiedzieć na coś. Temu, czyli tłumaczyć moglibyśmy to słowo tak, a temu Duch Święty odpowiedział objawieniem. Bo to jest ten rodzaj objawienia, które jest odpowiedzią. Jeżeli jest odpowiedź, to znaczy, że było pytanie. Odpowiedzieć na coś. On dostał odpowiedź. Nie było tak, że żył jak chciał i nagle się o czymś dowiedział. To była odpowiedź, a odpowiedź jest udzielana na zadane pytanie. Ten człowiek, właśnie w tym jest jego pobożność, oczekiwanie, że zadawał Bogu pytanie, wyglądał kiedy, kiedyż o Panie, kiedy Panie, jak to będzie, poszukiwał w Słowie, modlił się i temu Duch Święty odpowiedział. My tu mamy po prostu objawił napisane. I taki właśnie ktoś, Symeon, przyszedł więc z natchnienia Ducha Świętego do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu, co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc. Człowiek pięćdziesiątnicy, długo przed pięćdziesiątnicą,
Jeszcze raz mówię, zwróćcie uwagę, trzeci raz jest użyty, wspomniany tutaj Duch Święty. To nie jest przypadkowe spotkanie. On ich rozpoznał. On wiedział, że to oni. To jest ważne, byśmy rozpoznawali Boga. Amen? To jest bardzo ważne, byś rozpoznawał obecność Twojego Boga. Wiecie, słyszałem taką sytuację ze Stanów Zjednoczonych, artykuł czytałem, że przyjechali właśnie na święta rodzina do babci, do dziadka. Mieli wspólny czas, jak to rodzinka, wnuki przywiozły zabawki. Przywieźli zabawki z Gwiezdnych Wojen. I kiedy wyjechali, to jedna z zabawek się zgubiła. Babcia chodząc po domu zobaczyła tą zabawkę. Podniosła, była to figurka. Babcia patrzy, długi płaszcz z kapturem, broda, więc położyła na domowym ołtarzu zaraz obok obrazu Matki Boskiej. I dopiero po roku się dowiedziała, że to Obi-Wan Kenobi. Bo rozpoznała. Przez rok Obi-Wan Kenobi stał na ołtarzu domowym, aż jej rodzina nie powiedziała, że nie wystarczy, że pan ma długą szatę. To pokazuje, jak czasami łatwo nie rozpoznamy, bo myślimy, mamy takie swoje wyobrażenia. To zresztą podobnie z Panem Jezusem. Często kiedy myślimy Jezus, to widzimy człowieka z brodą w białym ubraniu. Przyznajcie się, jak mówicie Pan Jezus, widzicie gość z brodą ma i białą szatę. Tak wygląda Jezus, to jest Jego moda, nie zmieniła się od 2000 lat. My musimy duchowo rozpoznać. On rozpoznał, zobaczył ich. Wiecie, zapowiada miliony tych, którzy pojawią się przez przyszłe wieki Kościoła i tak właśnie będą prowadzeni. Ja pamiętam ten moment, kiedy, ja nie chcę tu użyć takiego słowa jak wobec Symeona, bo to było nadużycie. Wiecie, mogę powiedzieć tak, byłem kompletnie z takim zatwardziałym grzesznikiem, o tak to jest najlepiej powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć. Ale to poczułem, to była 2:14 w nocy. Tak było w moim wypadku, że wyszedłem z mojego łóżka, tu na Czwartaków, niedaleko stąd, i uklękłem i powiedziałem, nie mam ci nic, co bym ci mógł dać. A wszystko, co mam i co robię i o czym mógłbym opowiadać, ty, Panie Boże, tego nie lubisz. Nawet nie wiedziałem, jak się modlić. Ale rozpoznałem, że On jest, że dotknął się mojego życia. Stało się to dosłownie 3 dni wcześniej na takim ognisku w Stracące. U Boga nic nie dzieje się przypadkiem. I jest przepięknie, kiedy możemy oglądać Jezusa w tym właściwym momencie, kiedy On się nam objawi. Dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg chce objawić Tobie Jezusa. Bądź czuły, słuchaj uważnie. Duch Święty nie spóźnia się ani sekundy, przyprowadza Go na czas. I w tym wersecie po raz pierwszy też Maria i Józef nazwani są rodzicami. Wyraźnie powiedziane, że rodzice. Józef nie jest jakąś przyklejką. Tam nie pisze, że Maria, jego matka, niosąca syna i ten facet, który im pomagał. Jest napisane rodzice. Duch Święty, który sprawił, że Jezus się urodzi, sprawia też, że Symeon go spotka. Pozornie nie różnią się niczym od tysięcy takich par idących dziś do świątyni. On, ona i dzidziuś. Ale Duch Święty od początku jest potrzebny, by naprawdę go zobaczyć, by z niczym nie pomylić. Symeon wie, że są inni. Czuje to, podchodzi. Dla mnie jest to przepiękne. Umiałbym, gdybym był reżyserem, nakręcić tą scenę, albo gdybym był wielkim malarzem. Jak te wielkie nazwiska, które w najlepszych muzeach są wymieniane, namalować. Jak stare ręce Symeona podnoszą dzieciątko. Są jakby symbolem, bo ta symbolika się tu ciśnie, choć jak powiedziałem, to historia. Są jakby symbolem poprzednich tysiącleci, czekania patriarchów. Te ręce to ręce tych, którzy na niego tyle lat czekali i wiedzieli, że przyjdzie. Mojżesz wiedział i Bóg nam o tym mówi, że Mojżesz wiedział o hańbie Chrystusowej. Mojżesz wiedział, że ten dzień przyjdzie. Nie umiał tego opowiedzieć w detalach, ale ta wiedza była cudowna od Boga w nim.
był symbolem poprzednich tysiącleci, czekania patriarchów, proroków, męczenników. Izraela, niosącego uparcie obietnicę Bożego zbawienia. Kiedy go trzyma, i wczoraj sobie zamknąłem oczy w biurze, myślę, trzyma dzidziusia. I nagle bardzo mało religijne skojarzenie. Już wiem, skąd się wzięło słowo pociecha. Kiedy patrzymy na dziecko, wiecie, co mam na myśli? Słyszeliście takie słowo? Mama do mnie czasami mówiła, pociecho ty moja. O, gdzie masz swoje pociechy? Teraz wiem. Trzyma to dziecko i mówi, posłuchajcie te słowa. Wejdźcie myślami w Biblię. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Po pierwsze, czy wiecie, że jest to pieśń psalmu żałobnego, śpiewanego w czasie pogrzebów w Izraelu? W starożytnym Izraelu mam na myśli. W wypadku Symeona to świadectwo. Jak był wolny od korupcji religijnej, tak jest wolny od strachu przed śmiercią. Dla mnie jest tu zapowiedź zwycięstwa nad śmiercią. Chociaż nie bezpośrednio może wyrażona, ale popatrzmy w ten tekst. On nie mówi, że kiedyś tam zobaczy zbawienie. Kto wie, co z niego wyrośnie. Nie. On je widzi dziś. Oto wiara wyprzedzająca eon, wyprzedzająca erę, wyprzedzająca wszystko. Oto Symeon, człowiek Ducha Świętego, w czasach, kiedy tak niewielu zdawało sobie sprawę, że Bóg jest Bogiem, który chce być blisko człowieka. Symeon powinien być otoczony faryzeuszami i uczonymi w piśmie, siedzącymi wokół niego w absolutnym milczeniu i uczącymi się tego, co mówi i widzi, ale jest samotny w świątyni w swoim odrzuceniu. Dlatego, że pycha się niczego nie uczy. Pycha się nie może uczyć. Wiecie dlaczego? Pycha już wszystko wie. Uczeni w piśmie i w faryzeuszach nie mają z nim nic wspólnego, ale to on to widzi. Oto słowa mądrości. Tak jej dziś brakuje. Nie wiem jak wy, ja w swojej służbie pastorskiej, duszpasterskiej, w rozmowach z ludźmi, a czasem i w kazaniach i zachowaniach często muszę wzdychać do Pana i powiedzieć, Panie, tak mi brakuje mądrości. Tak mi brakuje wiele razy mądrości. Daj mi mądrości. Czemu ja zawsze jestem taki klasyczny Polak, mądry po szkodzie? I modlę się. I kiedy Pan to daje, dzieją się piękne rzeczy. I modlę się, by Pan przydał je w tych czasach. Oto pieśń chwały, jak mówiłem, i pogrzebowa, ale też i pieśń chwały, już kolejna, po pieśni Marii, po pieśni Zachariasza. Oto kolejna. Mieliśmy Benedictus, Magnificat, mamy pieśń. Pieśń Starego Testamentu, modlitwę. Symeon zwraca się do Boga. O Panie. Ale tam nie ma Panie. My mamy napisane Panie. Wiecie, co tam jest? Tam jest użyte słowo despotes, nie Adonai. On nie mówi Adonai. On nie mówi Panie. Tam nawet nie ma Kyrios. On tam jest słowo despotes. Wiecie, jak się tłumaczy? Teraz o władco. Teraz o właścicielu. Dlaczego uważam, że to jest niezwykłe? Tak niewolnik nazywa Pana. Żydzi w takiej modlitwie użyliby zdecydowanie słowa Adonai, ale on używa słowa władco. To jest, używa go w taki sposób, w jaki niewolnik mówił do swojego Pana, teraz mnie wypuszczasz, puszczasz, idę w radości, pójdę zaraz wolny. Słowo to jest wyznaniem całkowitej władzy Boga nad jego życiem. Siebie tu nazywa dulos, czyli on nie siedzi na widowni, klaskając i oceniając Pana Boga. On jest tym, który służy, a więc mówi o władco, a siebie nazywa sługą, dulos. Boże dzieło jest dla niego przyczyną wolności, odejścia. Ono mierzyło jego czas. Boże działanie zmierzyło jego życie. Boże działanie napełniło jego dni. Jest syty tych dni i mówi władco. Ty, mój właścicielu, by można było
przetłumaczyć nawet. Mamy też coś więcej. To słowo władco teraz puszczasz. Teraz to dziś. Tu nie mamy problemu. Gdy zobaczył Jezusa, wiedział, że to dziś. Ale to drugie, puszczasz. To jest słowo, które w Grece używało się tylko przy uwolnieniu niewolnika. Kiedy właściciel uwalniał niewolnika na różny, na grecki, rzymski, jakikolwiek sposób, to uwolniony niewolnik miał to słowo w swojej głowie. Właściciel, uwalniając go, używał tego słowa. Niewolnik, opowiadając o tym, używał tego słowa. Tego puszczasz. Apoluo po grecku. Teraz, właścicielu, puszczasz mnie. Jestem wolny. To słowo używało się w mniej atrakcyjnych sytuacjach, też przy rozwodzie. Albo na przykład tym słowem też odwoływano legionistów z apelu. To była komenda, kiedy wojska stały równo w rzędzie i my byśmy powiedzieli: spocznij, można się rozejść. Rozpraszano tym słowem pracowników, którzy ciężko pracowali w polach, ale zobaczenie Zbawcy uwolniło go od jego służby, od jego czekania, od jego wpatrywania się. Bóg ma dla niego teraz dalszą, troszkę inną drogę chwały. Trzymało go przy życiu i dawało mu cel. Teraz ta droga dalsza nazywa się: chcę do domu. Chcę do domu Ojca. Chcę do domu, do taty. Spotkanie z Jezusem zmienia duchową atmosferę życia tego człowieka. On nie porzuca Boga. Nie zrozumcie to w ten sposób, że go uwalnia i poszedł, do tej pory nie wierzył. Nie. Odważa się powiedzieć, on ma całkowity rozwód ze światem i religią tamtych dni. A Pan go odpuszcza w tej służbie, którą pełnił. Teraz jest wolny, on chce iść do domu. To moment, w którym przestaje liczyć dni. Czas nie ma już znaczenia, na nic na tej ziemi nie czeka. Teraz zaświecił mu Bóg, teraz jest światło. Po krańce świata będzie widać tą światłość, że jest od Boga dla ludzi. W tym świecie narody zobaczą zbawienie i szczególne miejsce Izraela. Czekał, zobaczył, gotowy iść. Gdy nie czekamy, to można iść, bo nie ma nic przed nami. Czekasz? Ja czekam. Są ciągle rzeczy, na które czekam. Czy to, co masz, to już wszystko, co ma Bóg dla ciebie? Naprawdę to wszystko? Naprawdę tylko tyle, że będę chodził na nabożeństwo? On odchodzi w pokoju. To niezwykła cecha Bożych dzieci na tym świecie, bo odejść trzeba, ale właśnie tak. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. Duch Święty nazywa Józefa ojcem. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. Mówiłem wcześniej, rodzice. Dlaczego? Dlatego, że ani jedna kreska, ani jedna jota, można powiedzieć, nic, ani jedna mała literka nie przeminie z prawa. Prawo trwa. W jaki sposób? To pokazuje, że ojcostwo to nie jedynie poczęcie. Ojcostwo to Boże powołanie, to odpowiedzialność, to miłość. To jest ojcostwo w całości. Począć może każdy mężczyzna, a prawie każdy zdrowy mężczyzna. Kiedy jest kobietą, to mogą począć dziecko, tak to powinienem powiedzieć, ale to, co tu się dzieje, jest cudem wcielenia. To, co tu się dzieje, Józef zostaje postawiony w odpowiedzialności i jest nazwany ojcem. To pokazuje też, że ojcostwo to Boże położenie w nas, tego, czym mamy się zająć, jeśli chodzi o nasze dzieci, co mamy im zapewnić, modlitwę, podanie słowa, świadectwo. Wiecie, miałem takiego znajomego, który miał przybraną córkę. Nie mieszkałem jeszcze tutaj, nie mówię o kimś z Bielska, gdyby jakaś zbieżność była, bo może być jakaś, ale nie mówię o nikim z Bielska. Jego przybrana córka, którą adoptowali, sprawiała im wiele problemów. Jednym z jej argumentów, bardzo często rzucanym ze złością w twarz mojego przyjaciela, było: nie jesteś moim ojcem. Nie jesteś moim ojcem. I raniła go słowami, aż do momentu swojego nawrócenia, aż do objawienia o miłości, aż jako prawie ponad 20-letnia dziewczyna
przejrzała na swoje oczy. Nawet mogę powiedzieć 25-letnia dziewczyna. Spojrzała na swoje oczy. I ze łzami w oczach, jak cudownym objawieniem, jakby przeczytała wszystkie książki pod tytułem Jak być dobrą córeczką, rzuciła mu się na szyję i powiedziała: tato. Czekał długo. Józef jest ojcem tutaj. Są to dni zdziwienia. Nic ostatnio w życiu Marii i Józefa nie jest normalne. Ostatnio, wiecie, różne rzeczy słyszą, ale tutaj znów się dziwią. Wiecie, czego im zazdroszczę? Zazdroszczę im zdziwienia. Bo trud, bo ryzyko jest nie do pozazdroszczenia, ale zazdroszczę im zdziwienia. Tak bardzo chcę być chrześcijaninem, który będzie z zadziwieniem wam coś opowiadał, z zadziwieniem coś mówił, z zadziwieniem dzielił się tym, co odkrył. Tak lubię, kiedy nasz pastor Edward mówi mi czasem, co odkrył. Lubię, jak to do mnie mówisz, co odkrył. I on tak opowiada. I to sprawia, że kiedy go słucham, ja wierzę w to, co głosi. Bo on się cieszy. Zadziwienie. Tak lubię, kiedy ci z was, którzy gdzieś pełną służbie, jak byłem z grupą w Międzybrodziu, to po prostu, słuchajcie, to jest grupa świętych. Jak oni mówią o tym wszystkim. Mi się to podoba. Zadziwienie, jak bardzo brakuje nas zdziwienia się słowu. Dziwimy się temu, co się na świecie dzieje, gdzie Biblia mówi, żebyśmy się temu nie dziwili. Wiesz, słyszałeś? Wierzący i taka rzecz. I niemożliwe. Ostatnio tylko 500 razy o tym słyszałem. 501, niemożliwe. Dziwmy się tym, co Bóg chce powiedzieć. Nie dziwmy się tym. Jezus powiedział, jak będą, jakie czasy idą. Jak często my już wiemy, już czytaliśmy, już znamy. Już się niczemu nie dziwimy, na nic nie czekamy. Boimy się wyruszyć. Życzę wam wszystkim przygody tam, gdzie jesteście. Od 100 do zera, ile macie lat. Tam w miejscu, gdzie postawił was na dziś Bóg. Abyście przeżyli znów przygodę. Abyśmy się nie bali wyruszyć w noc, gdzie niosąc to, co Boże, trzeba stawić czoła niewiadomej. A czasami naprawdę przez wielkie sztormy i wrogość trzeba przejść. Ale tak chcę być zadziwiony moim Zbawcą i śpiewać Mu pieśni, a wy? I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. O tym powiedziałem na początku. Symeon zaczyna się modlić, błogosławi dziecię i prorokuje. Oto nowa lekcja. W Duchu Świętym nie można przestać patrzeć na wszystko oczami Boga. Patrzysz oczami Boga i zaczynasz mówić. Tak Cię proszę, Panie, bym patrzył oczami Twoimi na wszystko. Chcę patrzeć oczami Boga na chorych. Chcę patrzeć oczami Boga na problemy. Chcę patrzeć oczami Boga na słabości. Choć przekaz nie jest łatwy, On patrzy Bożymi oczami i mówi trudne rzeczy. Mówi się oczami czy oczyma? Ale czujecie, nie? Cieszę się, że się obudziliście. Mówi trudne rzeczy, choć przekaz nie jest łatwy. Zobaczcie, on nie mówi tak. Matko, staniesz się bogata, a wielka majętność i skarby będą waszym udziałem. Nic z tych rzeczy. Symeon zaczyna opisywać dzieło Jezusa dziwnymi słowami. Teolodzy i wnikliwi czytelnicy Biblii do dziś dyskutują nad tym fragmentem. Czy na przykład chodzi o upadek i powstanie tych samych osób, czy upadek nowych osób, a powstanie innych, bo wielu padnie, wielu powstanie. I zastanawiają się ludzie. Ja osobiście myślę, że chodzi o upadek wszystkiego, co przeciw i powstaniu każdego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, bo przed Nim zegnie się każde kolano. I to jest tu prorocze. Wczesny Kościół już to widział. Wiedział, że wiara bez Jezusa prowadzi do upadku, choćby jak religijna by nie była, choćby nie wiem jak prawnie przestrzegała. To Jezus prowadzi do tego, że powstajesz. To brak widzenia Jezusa prowadzi do tego, że upadasz. Nie wiem, ilu znacie ludzi, którzy byli tutaj nawet, ale upadli. Znowu dziś piją, znów ich nie ma, znów gdzieś poszli. Zwróćcie uwagę, że zawsze początek jest ten sam. Mały, niewinny, zaniedbanie relacji z Bożym Słowem. A potem już cała reszta. Od tego się wszystko zaczyna.
Najpierw brak Słowa Bożego, potem na razie tylko środy. Wróg wie, że na razie ci musi tylko środy skasować, bo na niedzielę byś się nie zapisał jeszcze. Potem niedzielę, potem przychodzi reszta cała. Patrzeć na Jezusa, widzieć Go, dostrzegać. I nie mówi słodkich słów, Jego Ewangelia nie jest cukierkowa. Nie zapowiada, że będzie pięknie i radośnie. Chociaż zapowiada, że jest zwycięstwo w tym. Izrael znał, a wkrótce Kościół pozna ten sprzeciw, pozna też Jego obecność, która prowadzi ich przez najdziwniejsze miejsca. Izrael nieraz cierpiał przez to, jacy byli, iż wybierali swego Boga. Byli wrzucani w piece, mordowani. Prorok był rzucony do jamy z lwami. Jedni przeżyli, inni nie. Izajasz został rozpiłowany żywcem. Wielu proroków zamordowanych, podobnie i potem apostołów. Temu Jezusowi będą się sprzeciwiać. Przed nim wiele rzeczy padnie, a wielu przy nim powstanie. Ci, którzy kiedyś bali się własnego cienia, będą z odwagą i pieśnią chwały i modlitwą patrzeć na tyranów, stojąc w Koloseum. Ci, którym wydawało się, że wszystko już wiedzą, obudzą się bez niczego. W nim jest dziwnie. I tutaj jest to, że ujawni myśli wielu serc. Panie, Ty wiesz, co we mnie. Za chwilę chciałbym, byśmy się mogli modlić. I ten 35 werset jest taki niezwykle jak rentgen. Jest taki... Inne są duchowe, a ten jest taki duchowy. I aby były ujawnione myśli wielu serc. I tu jest to do Jego Matki, do Marii. Także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Zastanawiam się, co ona czuła. Co się po czymś takim odpowiada? Chyba nic. Przy nim zostaną ujawnione. Wiemy, co tu pisze. Wiecie, co tu pisze? Przy nim zostaną ujawnione myśli wielu serc. To prawda. Ale jeśli chodzi o Jego Matkę, wiecie, co tu pisze? Tu pisze, że błogosławiona i łaską przemieniona, kiedy już będzie staruszką, nie dostanie kwiatka z laurką i orderu honorowego obywatelstwa Jerozolimy za to, że przyniosła Mesjasza światu. Nie dostanie od miasta Jerozolimy pięknego domu, żeby wygodnie dożyć starości, ale przy goku apostoła, gdzieś w historii Kościoła, pośród jego burz, pozostanie zawsze wierna, bo jej serce przeniknął miecz, ale Bóg ją powołał, aby doszła do celu. Pod krzyżem nadal będzie się dziwić i cierpieć. Pomyślcie, co może czuć matka, słysząca, jak tłumy krzyczą: ukrzyżować, 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 ukrzyżować Twojego Syna. Pomyśl, co czułbyś, gdyby Ci nauczycielka w przedszkolu powiedziała, że wszystkie dzieci nienawidzą Twojej córki albo Twojego Syna. Że wszystkie dzieci chciałyby, żeby sobie poszło z tego przedszkola. Przychodzić do następnego, a pani na niego patrzy i już ci mówi, wszystkie dzieci będą przeciwko niemu. A potem patrzysz, twój syn jest dorosły albo córka, ma 25 lat i wszystkie nagłówki gazet i najważniejsze postacie polityki mówią przeciwko niemu, są przeciwko niemu. A potem twój syn ma 30 lat albo córka. I już tłumy krzyczą, że tylko śmierć jest dobrym miejscem dla niego. Co czułbyś jako rodzic? Co czuła matka? Co byście czuli, gdybyście wiedzieli, że nienawidzą waszego dziecka? I tu mamy tą niezwykłą matkę Zbawiciela, ale bo ból syna jest zawsze bólem mamy, prawda? Ból naszych dzieci jest naszym bólem. Taka refleksja, która mi dziś tu przyszła do głowy, kiedy modliliśmy się o moją siostrę dzisiaj. Przypomniałem sobie modlitwy o moje dzieci, o mnie, kiedy byłem w szpitalu, o różne rzeczy. I wiecie, co odkryłem? Że wiem, kto modli się naprawdę. Naprawdę, kiedy jest wezwanie do modlitwy, nie myśląc o sobie, nie błądząc myślami w pracy, w domu, przy żelazku i przy kuchni, naprawdę modlą się ci, którzy już na tym miejscu kiedyś płakali. Którzy już kiedyś wołali o kogoś, kogo kochają. Kiedy się pierwszy raz pomodlisz o swoje dziecko, o kogoś, kogo kochasz albo o siebie, zrozumisz, czym są łzy, kiedy błagasz o tego, kogo kochasz. I wtedy zacznie mieć sens. Nowe przykazanie daję wam.
byście się wzajemnie miłowali, by bliźni był umiłowany. Nie sposób porównać tego, co przeżywa Maria. Wiecie, ja jedynie widziałem ten ból pod więzieniem. Kiedyś wam już opowiadałem. Połatane buty, stary płaszcz, stara siatka ze słoikiem dla syna. Jako kapelan wiele razy wchodziłem poza kolejnością, a one stały na dworze, nawet nie było dla nich ławeczki. Przy małych, żelaznych drzwiach, które otwierał, strażnik puszczał po jednej i zamykał. Wypuszczał ją po 10 minutach i następna z siateczką w walonkach powoli. Pamiętam te oczy pośród zmarszczek, ostatnie oczy na świecie, które to imię wymawiały zdrobniale, bo już każdy inny przed imieniem jej syna mówił bandyta. Oskarżony, osadzony, ale dla niej to był ciągle on. Najbardziej zdrobniała wersja imienia. Jako mężczyzna mogę sobie tylko poczytać o macierzyństwie i tak nie zrozumie. Patrzyłem na niej i zrozumiałem, czym jest miłość. Patrzę dziś ten tekst i widzę, czym jest miłość. I na koniec kończę życzeniami, bo to pierwszy poranek pierwszego dnia świąt. Korzystając z tego, że jestem tu przy kazalnicy, życzę wam wyruszenia, widzenia, sprawiedliwości, pobożności i czekania. Życzę wam patrzenia z miłością. Życzę wam słowami starej pieśni. Ciekawe, ilu z was ją pamięta. Życzę ci Jezusa. Życzę ci Jezusa. Powstańmy, podziękujmy Jezusowi. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo jest taką kopalnią skarbów dla naszego życia, dla naszych myśli, dla naszych decyzji i serca. Dziękuję Ci za przepiękną historię o Symeonie, o Józefie, Marii i tym najważniejszym. Dzisiaj czcimy go jako króla królów i pana panów, ale oni już wtedy widzieli, oni już wtedy, Panie, byli prowadzeni Twoją mądrością. I tak też dzisiaj, Panie, chcę się modlić o Twoje powołanie nad naszym zborem, o Twoją mądrość nad naszym zborem, abyś nas powołał w miłości, abyśmy się uczyli, Panie, nie patrzeć na wszystko jak ten świat, ale patrzeć Twymi oczyma, patrzeć przez miłość, przez pragnienie tego, aby Jezus był wszędzie widoczny, aby był wywyższony. Błogosław dziś nasze domy, nasze rodziny. Daj nam dzisiaj być kimś więcej niż kimś, kto jest niezadowolony z bombek, z ozdóbek i z tego, że świat zapomniał, co to jest. Daj nam dzisiaj, Ojcze, o to Cię prosimy jako Kościół, być świadkami Jezusa. Jezus żyje, Jezus żyje. Ten żubeczek jest pusty, ten krzyż jest pusty, ale nasze serca są pełne i czekamy na Twoje powtórne przyjście, Panie. I wywyższamy Twoje święte imię. Błogosławię dziś wszystkich w imieniu Jezusa. Niech Pan was prowadzi, idźcie do waszych domów. Niech On będzie waszą radością, posileniem i czekaniem. Czekam, a wy? Amen.